Witam Państwa w nowym tygodniu. Nowy tydzień zaczynamy od umocnienia się złotego. To oczywiście jest wynik tego, co poznaliśmy w piątek wieczorem, czyli decyzji agencji ratingowej Fitch. Okazało się, że Fitch niczego nie zmienia, czyli nie zmienia ratingu i nie zmienia perspektywy ratingu, co nieco zdziwiło inwestorów, bo było ryzyko właśnie obniżki perspektywy ratingu. Na razie Fitch przyjmuje strategię wait and see, czyli zobaczymy, co będzie dalej. I w poniedziałek rano złoty mocniejszy, mimo tego, że mieliśmy gorący weekend w Turcji. W Turcji próba zamachu stanu, ale się wszystko zakończyło względnie dobrze. Oczywiście dla liry nie do końca, bo turecka lira moim zdaniem zaczyna dopiero w tym momencie trend spadkowy. Inwestorzy zobaczyli, że jednak w Turcji nie jest do końca stabilnie. Ale wróćmy do złotówki. Złoty mocniejszy. Dzisiaj o godzinie 15 za euro płacimy 4,38, dolar 3,96. Co dalej? No pytanie o sentyment globalny. Tutaj pewnym wsparciem może być komunikat w czwartek. W czwartek zbliży się Europejski Bank Centralny i będziemy mieć ważną konferencję prasową Mario Draghiego, konferencję pierwszą po Brexicie, czyli przekonamy się, na ile Europejski Bank Centralny obawia się tego, co się stało i jak to może wpłynąć na gospodarkę europejską. Jeżeli ECB wyrazi swoje obawy, to będzie sygnał, że poluzowanie polityki na jesieni jest bardziej realne i tym samym euro potanieje, wspierając dodatkowo przy tym właśnie naszego złotego. Z drugiej strony pewnym zagrożeniem dla złotego jest mocny dolar na świecie. Dolar, który dostał wsparcie ze strony danych makro, dosyć dobrych jak na USA, które pokazują, że gdyby nie Brexit, to mielibyśmy podwyżkę stóp procentowych już we wrześniu. A na razie Fed stoi z boku, natomiast powstaje pytanie, jak długo może Fed stać z boku, ignorować dane makro. Jeżeli zobaczymy znów dobre dane za lipiec i za sierpień, to wydaje się, że podwyżka stóp procentowych w USA w grudniu będzie coraz bardziej realna, a to z kolei będzie szkodziło rynkom wschodzącym. Także reasumując, złoty w tym momencie mocny, natomiast przestrzeń umocnienia jest nieco ograniczona.